Cześć, siemano mordeczki, witajcie! Z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cattle and Crops. Mordeczki, lecimy sobie dalej po poprzednim odcineczku. Strasznie wam się spodobało i mi też, i również, ponieważ Reksio mi zaginął. Jak znajdziecie, to 3 punkty dla was. Gdzieś na załączonym obrazku na pewno Reksio jest. Jak widzicie, pół gorki się doczekać już nie może, zaraz opunę mi całą, spali kapcia. Nie wiem, co się stanęło, na zimówki trzeba zmienić. Kilka maszynek nowych się pojawiło. Chciałem tak zakupić praktycznie już wszystko, aby na tej farmie nie było aż tak nudno. Jak sami mordeczki też widzicie, kilka maszynek nam się tutaj pojawiło. Co mi miał, czyż mleka ci dołem później już. Także mamy i siewniczek, jest i tole żóweczka, jest i ten łopryskiwacz tu nas taki ładny. No i jak widzicie, tutaj sum się od spugim już przyjechał, ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się czym innym, bo zajmiemy się rozlewaniem gnojowicy i jak widzimy, mamy klasę Axiona 940, 380 kunia i 2 kłódze pod maską. Także dzisiaj tym sprzętem się powodzimy. Wcześniej nigdy go nie testowałem, bo go jeszcze wcześniej nie było. Dopiero jest teraz z nami od tej Early Access wersji. Możemy sobie klasika naszego odpalić. Beczkowóz testowałem, jak pamiętacie, to był takie troszkę nieudane testowanie. Ogólnie jedziemy na oczyszczalnię. Poczytałem sobie wasze komentarze, za które bardzo serdecznie mordeczki dziękuję. Tak, wiem, głównym błędem jaki był, to że pomyliłem krowy z bykami. A jeśli chodzi o krowy i byki, to ino się już pojawiło większe statko u nas, 4 ino na pastwisku i cała prawa struna łobory, jak sami mogliście zauważyć, jest już zawalona krowami. No te zbytnio na pastwisku już nie chcą być do łobory, by poszły, bo tornado się zbliża, ale nie, jeszcze trochę postoją, bo były niegrzeczne w ostatnim czasie. I dzisiaj ogólnie mordeczki, zaraz sobie zobaczymy, czy ino od krów, ja coś mogę już nalać, czy jeszcze nalać nie mogę. Patrzcie, co tu się normalnie teraz odwala, to jest coś pięknego. Normalnie mi się to tak podoba. Czekajcie, tu jest dobrze. Tu muszę otworzyć. Blokada jest, poczekaj ta. Jezu, tu sobie zobaczyć muszę, czy blokada jest zwolniona, czy nie. O, to musi być tak. Ta, bo by się gnojowica wylała nam na pole. A tu co tu jest? A, to było taś od przodka. Dobra, to przodek możemy złożyć też od razu przy okazji. I zaraz zobaczymy, czy my mamy coś gnojowicy. No niestety chyba nie mamy. No nie, nie chcę, masz bęben blokujący, jest pusty, zwolnienie blokady. Także niestety, co mi muczyć, przecież żyć wam dom później. Także mordeczki, w dzisiejszym odcinku poruszymy troszkę temat Cattle and Crops, ale skupimy się też na farmingu 19, no bo już jak sami wiecie, lub też nie wiecie, wyszło wreszcie kilka fajnych informacji na temat farminga. Niedługie, załączymy sobie krótkie, tak, i możemy wyruszać, bo dzisiaj troszkę dłuższa droga nas czeka i jeszcze tyle po tej mapie nie jeździliśmy. Kurczę, zgaszę sobie te koguciki. Troszkę dziwne jest to, że nie mamy szyberdachu w sensie odsłoniętego, a i tak gdzieś nam od tego koguta to światło wbija. Troszkę zbyt mocno moim zdaniem. Dobra, chyba wiecie co, ja tak za dużo to ja nie jeździł po tej mapie, kieruję się póki co tutaj minimapką. Ale myślę, że będzie spoko, kurczę, ale leci. O, jedzie ten Mariusz od lodów, siema Krzysiek. Także zaraz go powinniśmy dogonić. I ogólnie mordeczki, tak, jestem zszokowany troszeczkę. Opa, jak się zatrzymał chłopak. Bo nareszcie coś jest, ale tak jak Adaś wcześniej właśnie też wspominał, że pewnie nowy rok nadejdzie i też nadejdą jakieś nowe informacje na temat 19, czy też będzie, czy nie będzie. I ogólnie mordeczki, zaraz jak będziemy się napełniać, przeczytam wam, bo nie chciało mi się tego wszystkiego zapamiętywać, że tak powiem. Tu jest bardzo fajnie ujęte, to w kilku zdaniach przetłumaczone chyba z tego, co farming tutaj udostępnił, ale to, co powiedział wiceprezes Giancu, że to będzie najbardziej ambitna wersja farminga. No nie ma też się czego dziwić, bo w końcu z gry na grę, z roku na rok, no te ambicje powinny rosnąć, jeśli chodzi o to wszystko. No i ten farming już, tak jak pomiędzy 15 a 17, już na pewno ta wersja była bardziej ambitna. Też i no, trzeba liczyć się z tym, że i wersja pomiędzy 17 a 19 też będzie bardziej ambitna. Oczywiście w marcu prawdopodobnie, tak myślę, że w najbliższych miesiącach, czyli to znów będzie marzec, tak jak w tamtym roku, pokaże się jakiś pierwszy trailer.
z tej gry. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie on wyglądał tak jak w tamtym roku i nie będziemy mieli się czym jarać, bo mieliśmy się naprawdę czym jarać w tamtym roku, bo każdy myślał, że już fizyka gleby 3D i w ogóle będzie od samego początku, ale niestety, jak sami pamiętacie, no tak nie było, tak strasznie komputerowo to było zrobione, więc miejmy nadzieję, że w tym roku to troszeczkę poprawią i będzie już pokazany taki typowy zwiastun z gry i jakiś gameplay zaraz na początku powinien się też pojawić, aby wszystkie nasze te złudzenia rozwiązać. No i oczywiście prawdopodobnie gdzieś na przełomie października znów pojawi się farming, tak jak to było w poprzednich też latach, bo zawsze tak na jesień gdzieś wychodzi. Dobra, możemy sobie załączyć to, napełnianie jest i akurat mamy czas, aby wam to przeczytać. A więc, FS19 będzie zawierał wiele nowych funkcji i wysokiej jakości treści, które zostaną nam przedstawione w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Czyli tak jak mówiłem, myślę, że gdzieś koło marca pokaże się jakaś pierwsza zapowiedź. Mam nadzieję, że będę miał troszkę niedługo dla was więcej informacji, ale to na spokojnie. Między innymi silnik graficzny został przebudowany ze szczególną starannością i wyposażenie w nowe rozwiązania, aby umożliwić niemal fotorealistyczny rendering. LS19 FS17 będzie także zawierał istotną innowację, która od lat była ciepło oczekiwana przez fanów farminga. No i teraz tutaj tak troszeczkę dali nam do myślenia, że tak powiem, bo jest wiele spekulacji, że tak powiem, na ten temat. Nie wiem skąd są takie informacje też, ale już wiele razy słyszałem, że w farmingu właśnie 19 prawdopodobnie pojawi się marka Klas i Krzysiek. Oczywiście marka z Klasem miałaby się pojawić. Wcześniej dotąd farming nie korzystał właśnie z tej marki. Czemu tak jest? Wydaje mi się, że pojedzie malinamy do góry, bo jeszcze tędy nie jechaliśmy, a się przejedziemy. Tylko będę musiał patrzeć na drogę, ponieważ wydaje mi się, że farming, że tak powiem, wykupienie, kurde, mam na końcu języka, tak jak w FIFA wykupuje się kluby i wszystko, no i zapomniałem, żeby wykupić tą całą markę klas do farminga, jest to na pewno nie lada wyczyn. Moim zdaniem to jest jedno z najdroższych chyba, ponieważ jakby nie patrzeć, marka klas, to kombajny, to maszyny wszelakie, zielonkarskie i w ogóle, ale też i ciągniki. Także powiem wam, że tu mamy rondo, no na rundzie chyba będę wiedział jak, objazd za pocztą w lewo jest. A tu, o Mariuszku, tam widzę, że prawko, to tam tak, no cinko było zdawane, co? Także my musimy sobie chyba jechać tu. I powiedz, że zjechać tędy. U mnie też cinko było z prawo jazdy. End Polones. Także wydaje mi się, że tutaj naprawdę marka klas jest strasznie, ale to strasznie droga. Dlatego też wcześniej nigdy farming po to nie zasięgał, bo jakby nie patrzeć, zasięgnąć po New Hollanda, to też przy okazji Case Steyr. Zasięgnąć, nie wiem, po Deutsch Fahrer, to też Lamborghini ci samej. Więc Sejm, przepraszam, i Senat. Także no tutaj, jeśli chodzi o klasa, to kurczę, no i jakoś nie wydaje mi się, żeby to miało być jakimś mega zajebistym przełomem. Tutaj z tego co na 100% wiemy, już silnik cały jest zmieniony i o wiele bardziej poprawiona grafika. Więc no tu jest z czego się cieszyć. Miejmy nadzieję, że będzie to bardzo kompatybilne. O Jezus Maria, coś się stanęło. Nie wiem czy kapcie nie złapalimy, czekaj ta. Widzieliście to? Nie wiem czy, ile z tym można jechać. No gdzie tu są jakieś informacje podane dla mnie? Nie ma. Ej, ale to naprawdę jestem w szoku, co teraz było. I tu o wiele wypadek nie trzeba w tej grze, bo jak wiemy z pełną maszyną, tutaj dohamowanie działa także i no blokada na koło. Opony się zmarzą, a maszyna leci, tak? Także no tutaj trzeba też uważać, ale byłem w szoku, bo nie wiem, albo mówię, przekroczyliśmy jakąś tam prędkość dozwoloną z tą maszyną i zaczęło nas rzucać. Szkoda, że nie byłem na zewnątrz i nie widzieliśmy tego. Ale mniejsza z tym, także mamy nadzieję, że to wszystko będzie bardzo kompatybilne i będzie idealnie działało później wszystko na MP. Pewnie też komputery będą bardziej, że ta gra będzie bardziej wymagająca, więc i komputery będziemy musieli mieć też pewnie o wiele lepsze, choć mam nadzieję, że
jeżeli nowa szafa graficzna i wszystko, to i też będzie można sobie ją dostosować tak jak i teraz. Więc myślę, że z tym jakiegoś większego problemu nie powinno być, więc na razie no mamy mam nadzieję się z czego cieszyć. No tutaj trzeba będzie czekać. Jestem ciekawy do kiedy, jestem ciekawy czy w tej pierwszej, marcowej już może będzie więcej informacji na ten temat. Większość z nas pewnie myśli, że będzie to coś związane z fizyką gleby, no bo skoro tutaj od lat na to czekamy i tego naprawdę nie ma, więc nie wiadomo co to, mogą być to też również cztery pory roku, nie wiem, może być to moc sieczki, może być to, że maszyny będą posiadały skrypt, tak jak na przykład Katana Krop, czy tak jak na przykład sami modmakerzy robią, tak? No to tutaj mi się wydaje, że w takim kierunku też to może wszystko iść i teraz no naprawdę przez te 3 miesiące, czy tam nie wiadomo ile będziemy się głowić, co to tak naprawdę będzie. Ważne, że już są jakieś informacje i coś z tym farmingiem będzie się działo, że ten silnik jest zmieniony, bo jak pamiętamy, jak silniki były wymieniane z 13 na 15, z 13 na 15, z tego co się nie mylę, to już naprawdę ta gra poprawiała się i miejmy nadzieję, że w tym roku będzie również tak samo. Jak to jest z zbywaniem gnojowicy? Już mam... trzeba opuścić. No tak. Czekajcie. Ja mam to pole kupione, czy ja nie mam... A jest, ucieka nam powoli gnojowica, dobra. Będziemy sobie powolutku jechać, bo zauważyłem, że nie wolno jeździć za szybko. Patrzcie, jakie... Ta jakoś tak gnojowica strasznie dziwnie się rozlewa. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Tą właśnie... Early Access, czy naprawdę nie wiem. Czekajcie, ja sobie dostosuję lustereczko. O Jezus Maryja. Tu zwolnij Mariuszku troszeczkę. Nie przyszyprzaj nam. Dobra, będziemy sobie tutaj powolutku jechać. Także mordeczki, mam nadzieję, że jeszcze coś sobie tutaj z chłopakami na pewno na jakiejś serii z farminga, bo pewnie wielu z was tutaj tego odcinka nie będzie oglądać, bo nie każdy przepada właśnie za Catalan Crop, z tego co sobie patrzyłem, no jest, że tak powiem, wiele osób przekonanych do tej gry, a wielu naprawdę nie i te zdania są podzielone. Tak jak mówiłem, większość będzie zawsze za tą firmą farminga, tak powiem, że wielu nawet mimo, że jakaś gra lepsza by wyszła, to i tak tutaj wytrzymali stronę farminga oczywiście. Strasznie małe są tutaj, że tak powiem, te liczby. Ciężko je dojrzeć. Ogólnie tak, to jest nasze pole. Myślę, że zaraz sobie jakieś kupimy w tym odcinku. Czy będę jeszcze coś robił oprócz rozrywania gnojowicy? Tego nie wiem, bo orka to chcę zostawić naprawdę sobie chociaż taki jeden porządny odcineczek. No ale sami zobaczmy, no tutaj jeśli chodzi o farminga, też jeszcze wróćmy na sekundkę. Wielu mówi, że właśnie fizyka gleby tej 3D może nie być dobrym posunięciem, bo zależy jak sobie farming z tym poradzi, że tak powiem. Jak sami wiecie, Polska Farma, czy tam jeszcze wiele różnych gier, które już powychodziło, oczywiście tutaj rolniczych, czy tak jak właśnie to Catalan Crops. Chyba Catalan Crops, jakby na razie nie ukrywać, to poradziło sobie najlepiej z tą glebą 3D, bo jest najbardziej dopracowana, że tak powiem, te wszystkie ślady, ten mod orki, bruzda, agregatowanie, siewy i te różne sprawy związane z glebą. Naprawdę świetnie wyglądają, jak sami możecie tutaj zobaczyć te ślady. To jak kilka śladów nakłada się na siebie, ta bruzda i to wszystko wygląda naprawdę o wiele, wiele lepiej niż wszystkich innych poprzednich gra. I teraz tutaj będzie też się tyczyło, że no farming jest naprawdę grywalny, naprawdę bardzo się fajnie gra, jak sami też wiecie, nam, dlatego że jest może prosty. I teraz boję się, że i tak jak ludzie właśnie piszą, że jeżeli no słabo sobie poradzą z tą glebą 3D, bo wiadomo, taka gleba 3D będzie strasznie wpływała, nie wiem jaki silnik by musiał być zajebisty, ale strasznie na pewno wpływa na wydajność, że tak powiem, gry. I tutaj może być naprawdę duży problem z tym, jeżeli farming sobie nie poradzi, bo nagle z zajebistej gry może wyjść jedna wielka kicha, przez to, że zrobią coś, czego my chcieliśmy od dawien dawna. Wiadomo, no gry muszą iść do przodu i teraz no miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że farming sobie z tym poradzi, tak? Że jeżeli będzie ta gleba 3D, to naprawdę będzie ona mega, mega dopracowana. Bo w to musimy wierzyć, no bo
Tego, że mają pieniądze i teraz jakiś dobry silnik sadzili, to wszyscy dobrze o tym wiemy. Ale co zrobią z tym dalej, tego możemy się tylko mordeczki póki co domyślać, bo jeszcze do premiery Farminga zostało bardzo długo. No tutaj każdy będzie na pewno oczekiwał na te jakieś pierwsze zwiastuny, ja też sam nie mogę się już doczekać. Tylko mówię, aby się za bardzo nie napalać na jakiś pierwszy lepszy zwiastun, który na przykład pójdzie tak jak w tamtym roku. I trzeba po prostu czekać na więcej informacji od Giantsa, bo z tego co sobie poczytałem, popatrzyłem, posłuchałem, to naprawdę każdy ma jakieś swoje zdanie na temat Farminga, co to będzie nowego w niedługim czasie. Ej, mi się wydaje, czy się woda pojawiła na polu? A nie było jej na 100%. Ej, ja jestem w szoku. Jeżeli tak, to aż muszę iść to zobaczyć. Czekajcie, ja sobie wysiądę na sekundkę. Ja pierdzielę. Ej, nie było tego, nie? Na stówę tego nie było. Ej, to się pojawiło tylko w śladach. Czy mi się wydaje? Tak, to są ślady. Tu patrzcie, w tym miejscu jest ślad. Nie no, jestem pewien, patrzcie, następny ślad. O, a gdzie jest Zbyszek? Chodź. Ej, ja jestem naprawdę w szoku, że w ścieżkach zaczęła... W ścieżkach, w śladach zaczęła pojawiać mi się woda. No to tutaj naprawdę szacunek wielki. Wprawdzie padało u mnie przed save'em, że tak powiem, ale jak widzimy, no na polach zdążyło to wszystko wyschnąć. O ja pierdolę. O, dobra, nic się nie stanęło. No, dobra, tym się składa. I czekajcie, czekajcie, czekajcie. Potrzebuję mapeczki. O, a tu my kogoś mama, czy my nie mama? Kim ty jesteś, Andrzejku? Znaczy, mamy jakiegoś Krzyśka, który ma wszystko. O, właśnie go zatrudniliśmy. I teraz... Gdzie on jest? Na co on tam pojechał? Czekajcie, te maszyny wszystkie mam. O, mogę później sobie akceptować to zadanko. Może coś ciekawego dostaniemy. To niezły staw. O, akurat bardzo fajnego mamy pracownika. Potrafi wszystko. Czyli taki na początek w sam raz. Tylko teraz, czy on mi coś poprzątnie? Pending dealer stock. Dobra. Aha, super, czyli mogę sobie je przenosić u siebie. Ale dobra, mniejsza z tym. Chcę się skupić. Jest ta woda jeszcze? Zniknęła chyba. Chcę się skupić na polach. Chciałbym kupić sobie pole. Pole. Dobra, są pola. Tu będzie któreś koło 14, to będzie jakaś 15, 16. Aha. Wiecie co? Nie, inaczej. Ja sobie wyjdę. Czekaj, zwolnimy troszkę tempo. Teraz tak, to jest nasze pole blisko gospodarstwa. Ło, gdzie babka. Taki jakiś fajniejszy bym te pole chciał, żeby wiecie. Tutaj później na tych odcinkach też fajnie było. Jak widzimy, no wieczorek nam się zbliża. Ale duże. Tu jest tam gdzieś koło miasta. Za pocztą objazd w prawo to nie. Ale się zimno robi. Nie lubię tego, nie lubię tej jakości wieczorami. Kurna, zaraz się przewinę. Pa! Ale porozpalana świece. Ciągnie nam się zgubił. O, tu jest, dobra. Na dziennych jeszcze odpalony. Nie, polecimy sobie, wiecie co, od rana. Bo nie znajdę nic teraz ciekawego. O, od razu lepiej. No i kurde. Szczerze nie wiem, na które pole się załapać. Dali też nie ma co jeść, bo to
później zaraz będą gadać, że to się stanęło się. Dobra, wiecie co? To idzie jako tako w tej linii i to jest to pole. To pole się nazywa... Nie wiem, ale jeszcze zaznaczyłem i miejmy nadzieję, że mi je pokaże. Teraz... Moja, to się człowiek naszuka. Dobra, tutaj koło dziesiątki, piętnastki idą te pola wszystkie u nas w górę. Więc myślę, że... O, dziewiętnastka, to będzie dwudziestka, nie. One są podzielone drogami, że tak powiem, patrzcie sami. 23, 6. O, ja cię kręcę, ale nam odleciało. O ja. Pa, kupiłem, to była 30. E, spoko. Czyli można sobie po prostu zaznaczyć i... Mamy kupione to pole później od razu. A nie, jak widzimy woda jest nadal. Dobra, my sobie spadniemy tu w krzoczorki. A jeśli mordeczki chodzi tutaj o cattle and crops, to też gdzieś zaraz pod koniec stycznia powinniście się mordeczki spodziewać, bo pytaliście kiedy będzie już wersja normalna do pobrania dla was. Bo póki to no, tutaj jest ta nasza, którą każdy sobie mógł wykupić na głównej stronie cattle and crops. I mordeczki, z tego co wiem, gdzieś w styczniu pojawić się ma już właśnie wersja na Steama, czyli tam każdy będzie już mógł sobie z was prawdopodobnie już tą grę zakupić i będzie można sobie pograć. Czekajcie, teraz jestem ciekawy, czemu ja się nie mogę rozpędzić. Dobrze, że daleko do pola nie mamy. Za skrzyżowaniem ją mam. Będę musiał się nauczyć autopilota, bo najpierw to będziemy musieli zabrać pieniądze, żeby mieć piszonkę, bo... Ja cię kręcę, ale jajca. Widzieliście, tu mi się na skrzyni biegu zaczęło coś zmieniać? A to wszystko było od tempomatu. Tak jakby mi się po prostu dany bieg wbił i więcej już nie mogłem. Teraz sam nie wiem nawet co mógłbym kliknąć. Pa. Nie ma wstecznego. Kurwa, tam się ciunik rozpierdolił. Ale teraz nam dało zadanie. Tu jest ten pomad. Chłopie, oko mnie tu skrzynie biegów. Miła. Tak, to zmechanizowane teraz wszystko, jeżeli nie będziemy mieli wstecznego w ciągniku. O, to fajnie. Dobra. Kunia też wstecznego nie było i se człowiek radę dawał. Więc zaraz zobaczymy jak to będzie nam szło. Także mordeczki, no mówię, zaraz się powinna się pojawić jakaś wersja na Steama i ja też wtedy, bo tutaj miałem sobie zacząć jako taką tą typową serię, ale postanowiłem, że zaczniemy tą serię sobie jak będę miał po prostu już więcej maszyn. Teraz co tu się dzieje? Nie chcę lecić. A czemuż to tak? No i... O, opuść jeszcze raz. Przecież to jest moje pole, no. Hopie. Ale są problemy z tą grą. Człowiek nienauczony to taki. Kurna. Dobrze było, tu jest wszystko opuszczone. Wajg jest podczepiony. No jest. Może nam się nie zamknęło tu coś. To ja jak wezmę to do góry, zacznie się wlewać nowica. Patrzymy, kurwa, całą kamerę zalało.
No dobra. Podczepioner, nowa maszyna jest wprowadzana w tym momencie. Brak wstecznego nadal. Może ino nam pierdolnyło coś już w nowym klasie, tak to. No nie wiadomo. Nie wiadomo, co się mogło stanąć. Trzeba będzie później do Zbyszka podjechać na warsztat. Się podpytać, co on tam uważa, co w tej sytuacji można by było zrobić. Póki co to my w tej sytuacji zrobić nic już nie możemy. Dobra, złożymy się i będziemy wracać sobie na farmę. Trudno. Myślałem, że troszkę więcej się uda nam porozlewać, ale nie będę się teraz bawił, bo naprawdę jeszcze tej gry do końca nie rozgryzłem i teraz sam nie wiem, co może być nie tak. Ogólnie poprzedniego save'a mi zbugowało, więc tego musiałem zrobić tutaj. Patrzcie, czemu on tak wolno jedzie? Patrz, normalnie biegi jakoś mu powbijałem. Tak jakbym się przełączył na manualną skrzynię biegów, tylko teraz nie wiem którym. Dobra, zdążę. O kurwa, wypadek prawie. Wymusiłem, sorry. Także mordeczki, no jesteśmy, coś się pojawi i dzisiaj tak sobie przeglądałem stronkę Catalan Cops i w ogóle i bałem się o mody. Bałem się o mody do tej gry, a co mnie mega zaskoczyło, że już mody są jakieś i ludzie naprawdę już sobie działają. Na tej stronie są filmiki, jak tworzyć mody i w ogóle, więc tutaj jeśli chodzi o Catalan Cops, naprawdę jest mega, mega duże wsparcie. Bo z tego co czytałem, bardzo będą chcieli, aby ta gra miała zajebiste MP i zajebiste mody. Dlaczego? Ponieważ to najbardziej przyciąga do gry ludzi. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Także tutaj naprawdę jestem mega, mega szczęśliwy, że tak się na razie póki co dzieje. A my co, w dzisiejszym odcinku mordeczki to by było na tyle. Myślałem, że troszkę lepiej sobie popracujemy i coś nam się lepszego uda zrobić, no ale jak widzieliście, ta nowa gra i nowe bugi, bugi. I odcinek wtedy dzięki temu nie jest zbyt długi. Także mordeczki, co ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Napiszcie, co wy jeszcze może wiecie ciekawego na temat Farminga 19, czego ja nie doczytałem. Albo mi poprawcie, bo ja się też potrafię dużo zawsze mylić. Także mordeczki, co? Do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć!